Dzień dobry, siemanko. Witam was kochani w kolejnym vlogu. W kolejnym vlogmasie. Dzisiaj mamy Mikołajki, w której pokazałam wam, jakie mam prezenty dla najbliższych. I dzisiaj jadę zawieźć te prezenty do Wiki i do mamy, bo akurat będę na chwilę w domu rodzinnym, więc złapę się tam z Wiktorią, z mamą, dam im prezenciki i w ogóle mam teraz ze sobą jeszcze grzańca takiego bezalkoholowego, którego udało nam się kupić w Biedronce. Jestem samochodem, jestem kierowcą, więc za bardzo nie mogę pić, jak wiadomo, ale złapę się na chwilę dzisiaj z Olią w ciągu dnia i może zrobimy sobie takiego, wiecie, grzańca z pomarańczą, z goździkami, no zobaczymy. Mam nadzieję, że akurat uda mi się gdzieś tam z nią złapać w ciągu dnia i napić się takiego właśnie zimowego grzańca, bo powiem wam, że stęskniłam się za takimi grzańcami. W tamtym roku piłam w grudniu grzańce, w styczniu chyba jeszcze też na jakimś wyjeździe, no a w tym roku jeszcze nie, także będziemy testować. Nie oglądałaś vlogmasa, którego dodałam dzisiaj? Oglądałam. Oglądałaś? No to już wiesz, no to co się dziwisz? Nie oglądałam. No to jaka kłamczucha, chciałam być miła. To dobrze, że nie oglądałaś. To bardzo dobrze, właśnie chciałam zdążyć, bo chwilę temu opublikowałam vlogmas i nie wiedziałam, czy oglądałaś, czy nie. No to dobrze, to tu jest taki śmieszny prezent dla ciebie, ale musisz przymierzyć na vlogmasie. W tamtym roku przymierzałaś okularki, a w tym roku musisz przymierzyć co? Kaudia, co to jest? O, bo to były skarpetki. Nie wiesz. To za chwilę. Muszę się iść przymierzyć. Mama stwierdziła, że najpierw musi się przejrzeć do lusterku, czy dobrze wygląda do tej czapki. Zazwyczaj na kuciach głowy wygląda. Ej, ładnie wyglądasz. Ja myślałam, że będzie śmiesznie. Ładnie. Tak, ty. Ktoś jest ładny, to mu no, to prawda. Proszę. Ej, naprawdę, mama dobrze wygląda. Ja to przymierzyłam, wyglądałam jak debil normalnie. I stwierdziłam, że dam mamie dla śmiechu. Ona szalenie wygląda źle. Nie no, idealnie. Czy pani oglądała vlogmas dzisiejszy? Który przed chwilą się pojawił? No to dobrze, że nie. Nie, a to dobrze, że nie. To dobrze, że nie. Tu jest prezent. I robimy reakcję na żywo. O, przyjechał też prezent! Przyjechał! Reakcja na żywo. Dobrze, reakcja na żywo. Mikołaj. Mikołaj, a pokażę ci się mama, co dostała. Zaraz przyjdzie. No nie, nie mam tutaj. Dawaj, rozrywaj. Patrzcie, mama. A, widziałam. Ale widziałam, mi się podobało. A tam co jeszcze jest? Widziałam. Metkę mogę to odebrać, żeby na metkę? To jest super prezent. Ale nie do sklepu. Naprawdę? Dorzuciłam Wiktorii, jeszcze nie pokazałam tego w filmie, ale dorzuciłam Wiktorii jeszcze bronzer hula od Benefitu, bo stwierdziłam, że skoro torba jest z Benefitu, no to niech cokolwiek będzie z tego Benefitu. Ale super, dziękuję. Kurde, przymierz. Przymierz bluzę. Ty widzisz, Wiktoria. Wiktoria z mamą teraz może czekać na zakupy, bo nie, ja się do siebie. O, pięknie. A ta zebra na dole? No, u góry renifę. Naprawdę. Styl po domowym. Fajne, nie? Jest miło. Idealna na lekcję online. Co? Dużo moja na lekcję online. Zobaczcie, co tutaj Renifer robi z tej poprawki. Nie na kolor. Dobrze, że Wiktoria ma tyle rzeczy. No masz duży wybór. Ale ty nie masz mniejszego u siebie. No pięknie. Jak to mama powiedziała już, że ładnemu we wszystkim ładnie, no, więc. Tak. Czerwień? O nie. Nawet ja dzisiaj nie mam takiej soczystej czerwieni na ustach jak mama. Ty to się umiesz jednak dostosować do filmów. Paznokcie też ma świąteczne. No. Słuchajcie, Baruś też się kąpał dzisiaj. Jest taki piękny, miły, w dotyku pachnący, mały reniferek. A gdzie masz, Baruś, swoje takie uszka, co miałeś na główkach w tamtym roku? Gdzie on to ma, mamo? Tą swoją dekorację świąteczną. Reniferki. Włazisz tam, taki jest zęskniony. Ojej, ojej, jak się przytulam. To jest, słuchajcie, ten kalendarz, który wam wczoraj o nim mówiłam, ale mama nie chciała go pokazać, bo się bała, że Wiktoria go obejrzy, ale już go dostała. To jest kalendarz z Aldiego, ale widziałam ci na relacji te skarpetki, ja myślałam, że będą świąteczne. Ja też, ale spodziewałam się, że będą pary. A po jednej jest po pierwsze męski? Co ty, ja lubię takie skarpetki. Ale no ja myślałam, że będą świąteczne. Tak, myślałam, że to po pierwsze świąteczne, a po drugie, że będzie po parze. No, a Wiktoria wyciągała z każdego okienka tylko po jednej. Jakby wiecie, w jednym okienku jest jedna sztuka, nie para. Nie para, tylko sztuka. W dwóch okienkach, czyli pewnie 6 i 24, będzie para i to ładna para. Aha, czyli jutro. Wika, słuchajcie, specjalnie dla was otworzy
szóste okienko, mikołajki. I para. Pokaż jakie. A, z reniferem granatowe i ładne. Ale ładne, no to są ładne. Ładne. Ty, musisz sobie tam zrobić porządek. Gdzie? Tam jest tak średnio do nagrań. Okay. O, to się zniksa z kalendarza z wczoraj. Też miałam. Potrzebne. Też miałam. Tu jest wszystko potrzebne. No, a tu jest też potrzebny. Tu jest też potrzebny. Co, mamo? Mama, idzie na strzelę. Pokaż się, jak jest ci gotowa na zakupy. Piękna. Mama kosmetolog, mama renifer. O, a to nasz renifer. To jest nasz renifer, kochany. Ale masz zęby, bary białe, chyba ci Pika wymyła. Nie byłam zęby. Nie myliście zębów? Boisz, co ty? Sam sobie myje? No może sobie myje. I słuchajcie, Barry od zawsze był na suchej karmie. Zawsze kupowałam mu jakiejś fajnej jakości z dużą ilością mięska suchą karmę. Ale od 2 miesięcy je sobie taki bufet, taki catering psi. Ma różne smaki. Z indykiem, z jagnięciną, z wołowiną. I powiem wam, że jest zachwycony. Także jak lubicie rozpieszczać swoje psiaki, to możecie sobie zerknąć na stronę Psi Bufet. Mają bardzo dobre jedzonko i pokażę wam zaraz, jak Baruś wcina je. Idę mu już zanieść. Zobaczcie, jak się cieszy. Ojejku. Kto to czeka na jedzonko? Wymieszałam mu dzisiaj z chrupkami, miał dzisiaj dużo ruchu, trochę biegał, więc połówkę saszetki wymieszałam mu z chrupeczkami, bo tak to ma całą saszetkę na jeden dzień. A dzisiaj podzieliliśmy ją na pół, a no i tak jak mówię, rano dostał połówkę, całą saszetkę, a teraz ma saszetkę wymieszaną z małą ilością chrupków. I jeśli chodzi o chrupki, które aktualnie je, to zamawiam mu teraz z tego NND smak, który ma aktualnie to lamp, czyli jagnięcinka. Taką ma suchą karmę. Minęła może minuta, bo pokazałam wam w tym czasie tylko i wyłącznie suchą karmę i miska już jest po prostu puściutka i jeszcze Barry wylizuje resztki. Smaczne, Baruń? Pyszka, co? Pyszka. Zrobiło się już ciemno i mogę wam pokazać. Rodzice wczoraj założyli na drzewka lampeczki przed domem i pięknie się już świecą. Ale super, szkoda tylko, że nie ma śniegu. Rozmawiałam też z mamą i zapytała się mnie, czy jest szansa, żebyśmy w tygodniu jakoś podjechali po choinkę dla nich, bo rodzice mają zawsze żywą. To znaczy nie zawsze, jak byłam mała, to mieliśmy sztuczną, ale od kilku dobrych lat rodzice zawsze kupują żywą. No i najprawdopodobniej jeszcze jakoś w tygodniu, w okolicach myślę środy, będziemy jechać rodzicom po żywą choinkę. No i na dniach pakowanie i przeprowadzka nasza znowu, już nie rodziców, nasza. Będzie się działo dużo, będzie się działo dużo, będzie dużo pracy, bo oprócz nagrywania vlogmasu, ogarniania publikacji na czas i tak dalej, jeszcze będzie pakowanie, przewożenie, przetransportowywanie się i tak dalej. Zbieram się już od rodziców i chciałam wam pokazać jeszcze, jakie ubrałam dzisiaj kulczyki. Ubrałam dzisiaj te laseczki z zestawu i są śliczne. A o świątecznych skarpetkach zapomniałam dzisiaj. Także w jutrzejszym vlogmasie wybierzemy, bo teraz nie będę, wiecie, na sam wieczór zmieniała ich na te świąteczne. No, ale o kulczykach pamiętam i bardzo zwracają uwagę ludzi. Jak gdzieś jestem, to pytają, o, ale fajne kulczyki świąteczne, skąd i tak dalej. A ja, tak jak mówię, zamówiłam je z AliExpress, szły z miesiąc, więc już nikt nie zdąży na święta, niestety. Ty zostajesz. Pa, pa, pa. Ja idę, pa, pa, Baruś. Jestem już w aucie, właśnie spisałam się z Olią SMS-owo. Ma być w domu za niedługo, jest już, wiecie, taka pora wieczorna, można się napić grzańca. Ma być niedługo w domu, także będę się już kierowała w jej kierunku. Mieszka całkiem niedaleko od moich rodziców, więc nie mam długiej trasy. Zapinam się i jadę. No i pewnie chwilę na nią poczekam pod blokiem, żeby sobie zdążyła wrócić. Dzisiaj, słuchajcie, oczywiście też playlista świąteczna. See ya, Santa's coming out for us. Stoję właśnie przy Holiday Inn, jestem już niedaleko Oli i bardzo lubię stać na światłach i dla was nagrywać, jak jestem gdzieś blisko sygnalizacji, bo wtedy tak ładnie pada światło i zobaczcie, z tej strony pada na mnie zielone, bo jest sygnalizacja świetlna zielona, a z tej czerwone. Zobaczcie, tutaj jest to zielone, a tu jest to czerwone, na które ja czekam. Wyjechałam właśnie windą na klatkę do Oli, nie chciała mnie wpuścić. Nie wpisywała mi na SMS-y, nie pamiętałam, jaki był numer mieszkania. Jestem już u Oli i tak właśnie wygląda ten grzaniec, o którym wam mówiłam. Bezalkoholowy, z dodatkiem miodu i soku z cytryny. No dla mnie, jako dla kierowcy może być, Olia sobie może dolać jakiegoś alkoholu. No i wzięłam goździki, bo nie wiedziałam, czy masz w domu. Masz? Nie. No, no to dobrze, że wzięłam. Pokroiłam pomarańczki, włożyłam goździki i będziemy wrócać do
gotującego się grzańca. I właśnie z Olią testowałyśmy i powiemy wam, że dobre, nie? Mimo, że bez alkoholu smakuje jak taki grzaniec normalny, nie? Przynajmniej się człowiek nie dobrze zękoli, naprawdę dobre. Trzeba uważać, żeby sobie nie oparzyć języka, bo jest gorące, ale pyszka. I czuć faktycznie taki miodek, nie? Bo to jest niby z miodem. Bardzo dobre. My sobie dodałyśmy tak jakby od siebie ten goździk i pomarańcze. Nie trzeba tego dodawać, niektórzy piją po prostu gotowe, ale chyba z pomarańczą i z goździkiem jeszcze fajniej, nie? Czuć. No, pyszka. Wyszłam od Oli i jeszcze jest otwarta biedronka, także szybko poskoczę, bo nie mamy mleka, nie mamy żadnych w sumie musli, a tak jak wiecie, nie mamy teraz cateringu, więc już tak wiecie, muszę wieczorami myśleć do przodu, co zjemy jutro, na obiad jedziemy do rodziców, ale nie mamy właśnie mleka, jakichś takich wiecie rzeczy ewentualnych na śniadanie, także wyskoczę na szybko do biedry. Dobrze, że mamy ją obok, bo mi się już nie chciało nigdzie jechać na zakupy. Dzisiaj zabrałam ze sobą torbę, pamiętałam. Bardzo lubimy te musli, ale czekoladowe i zawsze jest wykupione. Dzisiaj chyba też nie ma. O, to wezmę kokos. Ale wyglądam po całym dniu chłodzenia w koku jak jakiś, nie wiem, ptak po prostu z piórami. No, w końcu do domku, już jestem trochę zmęczona dzisiejszym dniem. Bo jeszcze rano miałam spotkanie, nie pokazywałam rano co robiłam, ale miałam jeszcze spotkanie, trochę załatwiania. I taka jestem trochę, wiecie, zmęczona, także biegnę. Otworzymy kalendarze jeszcze, ale już w domku to inaczej. Wróciłam do domu z zakupami z biedry i czekał na mnie, słuchajcie, Mikołaj i zrobił mi bardzo ładny prezent. Dostałam bon do Douglasa na jakieś perfumki. Kacer nie wiedział po prostu jakie chce, nie pamiętał, które mam, których nie mam, więc dostałam bon i dostałam jeszcze herbatę, także Mikołaj dobrze mnie zna, wie, że lubię herbatki. Kacer mnie tutaj, słuchajcie, instruuje, że jakby yerba to chyba nie jest to samo co herbata, więc nie do końca herbatę, tylko yerbę. Z całym zestawem do parzenia herbatki, także zaraz sobie skosztujemy. I Kacer ma na sobie sweterek, który dostał od Mikołaja. Herbatka nam się parzy, skosztujemy sobie, a teraz otworzymy kalendarze, o których wam mówiłam, obiecałam już w windzie. Dzisiaj mamy 6, także zobaczymy, co jest w Makeup Obsession. O, jakiś chyba coś pudrowego, cień albo rozświetl... Nie, puder, baking powder. Taki jasny, spoko. Akurat jest jasny, czyli będzie idealny dla mnie. Następny z NUX. Też 6, trzeba znaleźć. O, dobra. A jakiś olejek znowu dzisiaj. Okej. I to jest, słuchajcie, olejek tak samo do twarzy, do ciała i do włosów. Tak jak było za pierwszym razem. Multifunkcyjny, nawilżający. Zobaczymy, jak pachnie. Ładnie, tak bardzo świeżo. Fajny, bo nie jest mocno tłusty. Ostatni z NYXa. Tutaj 6 będzie po kolei. I jest pomadka Butter Gloss. Taki odcień, akurat trochę nie mój, rzadko kiedy noszę takie mocne róże, ale wrzucę wam do pudełeczka na rozdanie i jestem pewna, że któraś z was się ucieszy z takiego koloru, bo dużo dziewczyn jednak nosi takie kolorki. I po otwieraniu kalendarzy obejrzymy sobie film i czekamy na sushi. Kasia zamówiła na dowóz, trochę późno, jest 22, ale mają dowieść, także włączamy 4 gwiazdki. Jakiś taki film, wiecie, trochę świąteczny, ale jakaś komedia. I będziemy sobie oglądać i wcinać. To niedługo, jak przyjdzie.